Tak, dziękuję proszę Państwa. No, mając tutaj niewypowiedzianą przyjemność i zaszczyt uczestniczenia w tej konferencji różnotematycznej w tytule, no to pozwolę sobie tym swoim wykładem wzbogacić właśnie tematykę. Do tej pory słyszeliśmy dużo z filozofii, z tematyki obejmującej mechanikę kwantową. Natomiast ja pragnę Państwu powiedzieć parę słów na temat kosmologii, która jest moim głównym przedmiotem zainteresowania i badań, a w szczególności o tym, że żyjemy teraz w dość specyficznym czasie, który nazwać możemy złotym wiekiem kosmologii. I to nie tylko w tym sensie, że jest to złoty okres w rozwoju tej dziedziny, ale również wiek jako 100 lat. To za chwilkę stanie się jasne, co mam na myśli. Mianowicie, żyjąc teraz w pierwszej dekadzie XXI wieku, gdy spojrzymy o wiek wstecz, no, może z pewnym zdumieniem czy z niedowierzaniem, wypada nam zauważyć, że na początku ubiegłego stulecia to jeszcze za dobrze nie wiedzieliśmy, nie rozumieliśmy, dlaczego w ogóle świecą gwiazdy. Nie znaliśmy innych galaktyk, tak wydawało się ludziom, również i Albertowi Einsteinowi, że wszechświat, no ten przedmiot badań, zainteresowań kosmologii ogranicza się do samej naszej galaktyki. No tu jest zdjęcie galaktyki podobnej do naszej, ale tak to sobie wyobrażano i od XVIII wieku na skutek systematycznych obserwacji Drogi Mlecznej, to był tak zwany wyspowy wszechświat. Tu zawężało się pole zainteresowania kosmologii. Cała masa problemów przemilczanych, nieruszanych, takich jak pochodzenie pierwiastków chemicznych, paradoksy. Jeden z nich tutaj jest zilustrowany, mianowicie od czasów Newtona, gdy sformułował on gdy odkrył po raz pierwszy w dziejach ludzkości fundamentalne oddziaływanie, czyli grawitację, sformułował prawo powszechnego ciążenia, no to w aplikacjach kosmologicznych, gdyby przyjąć na gruncie filozoficznym taką koncepcję statycznego, niezmiennego w czasie i wiecznego wszechświata, napotykamy tutaj na problem, mianowicie, że wszechświat, którego strukturę, losy na dużej skali, no właśnie będzie kształtowała grawitacja, no bo masa nie może być ekranowana, więc to ona faktycznie kształtuje strukturę świata na dużych skalach, spowoduje, że jest on niestabilny. Czyli gdy będziemy mieli w takim świecie obszar o zwiększonej gęstości, to wszystko nań spadnie. No więc cała masa była przemilczanych, nierozwiązanych problemów. Tak weszliśmy w minione stulecie. Obecnie żyjemy w takim czasie, gdy posiadamy już relatywistyczny model wszechświata ekspandującego, znamy jego geometrię, mamy bardzo spójny wewnętrznie i wiarygodny obraz nukleosyntezy, czyli historii pochodzenia pierwiastków chemicznych we wszechświecie, obejmujących zarówno tą pierwotną nukleosyntezę we wszechświecie młodym, jak i wzbogacenie układu Mendelejewa w syntezie we wnętrzach gwiazd. Mamy spójny obraz powstania struktury wielkoskalowej. To ja pokrótce, ponieważ no, formuła obejmująca tak krótkie wystąpienie czyni niemożliwym omówienie tego wszystkiego dokładnie, ale tak hasłowo postaram się Państwu przypomnieć te fakty i zakończyć moje wystąpienie pewną zadumą refleksyjną na temat wyróżnionego okresu czasu w życiu wszechświata, w jakim dane nam było, czy jest żyć. Proszę Państwa, współczesna kosmologia opiera się na jednym potężnym filarze teoretycznym, który stanowi ogólna teoria względności sformułowana przez Einsteina prawie dokładnie 100 lat temu. W 1915 roku, w roku ubiegłym obchodziliśmy okrągłą setną rocznicę sformułowania ogólnej teorii względności, plus na paru, trzech konkretnie bardzo silnych, potężnych filarach obserwacyjnych, o których za chwilkę powiem.
Więc filarem teoretycznym nazywam ogólną teorię względności, gdyż tak jak już wzmiankowałem, od czasów Newtona było wiadomo, że to akurat grawitacja jest tym oddziaływaniem, które będzie odpowiedzialne za strukturę świata na największych skalach. To, co Einstein uczynił, formułując teorię względności, to po pierwsze zerwał z newtonowską taką koncepcją pola grawitacyjnego, a więc bytu fizycznego, a byty fizyczne, cząstki i pola są aktorami, którzy grają swe role na scenie zwanej czasoprzestrzenią. Tak zawsze było od zarania ludzkości, choćby w sposób niewysłowiony było to... w niewysłowiony sposób, intuicyjny, zawsze a priorycznie zakładane. Od czasów teorii względności czasoprzestrzeń stała się równoprawnym przedmiotem badań fizyki. Mianowicie uzyskała specyficzną strukturę geometryczną, wpierw w szczególnej teorii względności, a ogólna teoria względności z grubsza powiada, że istotą grawitacji jest zakrzywienie czasoprzestrzeni, tej areny zdarzeń przez rozkłady materii i energii w tej czasoprzestrzeni, ich rozkłady i przepływy. No i słynne, przytoczone tutaj, tak tytułem ilustracji, przytoczone równania Einsteina właśnie to powiadają. Przyrównujemy tutaj do siebie dwie wielkości tensorowe. Mówiąc technicznie, ten tensor Gemini, zwany tensorem Einsteina, opisuje krzywiznę czasoprzestrzeni i widzimy, że ona jest kształtowana przez rozkład materii i energii zaklęty w tensorze innym, zwanym tensorem energii pędu. A to, co ich łączy ze sobą w fizyce, nazywamy stałą sprzężenia, wyraża się ona przez stałe fundamentalne. Dobrze. Tak więc odkąd spotkaliśmy się z taką koncepcją, można powiedzieć, że zatem rozkład materii we wszechświecie, on będzie wyznaczał globalną geometrię czasoprzestrzeni. No i tak zaczęliśmy patrzeć na kosmologię. Ona już przestała być taką metafizyczną domeną spekulacji nad wszystkim, co istnieje. Uzyskała bardzo konkretny fizyczne ramy, fizyczny kontekst. Także można powiedzieć, że od czasu sformułowania teorii względności kosmologia też stała się nauką empiryczną. Między innymi, skoro tak jest, że rozkład materii kształtuje geometrię, tak więc o geometrii czasoprzestrzeni możemy się też dowiedzieć, badając rozkład materii i energii. No i to kontynuujemy to wyzwanie intelektualne po dzień dzisiejszy. Einstein, jak już wspomniałem, za jego czasów, on był dość słabym, wybitnym fizykiem, natomiast słabym astronomem. Jego koncepcja czy wizja świata ograniczała się właśnie do takiej koncepcji wszechświata wyspowego. Poza naszą galaktyką za bardzo nic go nie interesowało, chociaż wówczas już astronomowie zwracali uwagę i zaczynali debatować nad naturą tak zwanych mgławic spiralnych. No tym niemniej dla Einsteina problemy kosmologiczne troszkę zaciążyły a prioryczne takie przekonanie, żeby wszechświat był statyczny, co nie chciało wynikać z jego równań. Pokazywali to Friedman, Lemaître, paru innych ludzi. Einstein za bardzo nie chciał w to wierzyć i aby ustatycznić wszechświat, wprowadził słynną, tak zwaną stałą kosmologiczną. No my też widzimy, że jeżeli zwykła materia powoduje, że geometria staje się nam dynamiczna, to nie chce być statyczna, to antidotum jest postawienie przeciwwagi po drugiej stronie tego wpływu materii, czyli tak intuicyjnie możemy rozumieć dodanie tutaj tego członu pod tytułem stała kosmologiczna. Gdy w 1929 roku słynne obserwacje Edwina Hubble'a pokazały, czy zostały zinterpretowane jako wsparcie dawane tym koncepcjom ekspandującego wszechświata, znanych z rozwiązań de Sitera, Friedmana i Aleksandra Friedmana, Einstein zrezygnował
tej stałej kosmologicznej, no, legenda głosi, że nazwał ją największą pomyłką swojego życia. Natomiast ta historia, co jest ciekawe, jaki krąg historia zatoczyła, kwestia stałej kosmologicznej odżyła w latach 60. ubiegłego stulecia za sprawą między innymi wybitnego astrofizyka radzieckiego Jakowa Zeldowicza i Stevena Weinberga, noblisty współtwórcy teorii Weinberga-Salama, którzy zinterpretowali ten a priorycznie włożony rękami przez Einsteina z pobudek filozoficznych człon jako manifestację energii próżni kwantowej. No, później okazało się, że nie jesteśmy w stanie wyliczyć na gruncie kwantowej teorii pola rozsądnej wartości tak rozumianej stałej kosmologicznej. Do dziś mamy z tym problem. Jakkolwiek ta historia zaczęła i nabrała nowego życia, bardzo ładnie o tym powiedział Jakow Zeldowicz, przyrównując ją, że ze stałą kosmologiczną jest tak jak z dżinem wypuszczonym z lampy, gdy raz się go wypuści, to już niełatwo wetknąć go tam z powrotem. Tak więc co jakiś czas ta historia odżywała, a obecnie model kosmologiczny wzbogacony o tą stałą kosmologiczną, to jak za chwilę powiemy, no, jest uznawany za taki standard, przynajmniej w fenomenologicznym opisie współczesnej kosmologii. Więc być może Einstein w setną rocznicę, powiedzmy, swojej tej pomyłki, to pomyłką uznałby skreślenie tego członu. Kto wie. Proszę Państwa, w myśl równań Einsteina, jeśli założymy, że czasoprzestrzeń jest jednorodna i izotropowa, to okaże się, że mamy takie trzy podstawowe klasy modeli kosmologicznych, no, zwanych modelami Friedmana, Lemaitre'a, Robertsona, Walkera, w których część przestrzenna czasoprzestrzeni może być albo przestrzenią euklidesową płaską, albo o dodatniej krzywiźnie, albo krzywiźnie ujemnej. O tym technicznie decyduje taki parametr krzywizny przyjmujący trzy dyskretne wartości, ale no i w myśl tego, jak widzieliśmy w równaniach Einsteina, że to geometrię determinuje materia, to już również wygodną z punktu widzenia fizycznego parametrem jest też znany, można powiedzieć słynny parametr omega bezwymiarowy, który nam powiada, czy podsumowuje budżet materii i energii we Wszechświecie, jest bezwymiarowy, albowiem wyraża go w jednostkach tak zwanej gęstości krytycznej. To jest pewna kombinacja tych stałych fundamentalnych G i C. Jeśli gęstość energii i materii ma wartość tą krytyczną, no to mamy do czynienia ze Wszechświatem płaskim. Bardzo wygodny parametr i nam, kosmologom, służy tak żargonowo do oceniania, do wysławiania budżetu materii we Wszechświecie. Wszechświat ekspandujący, odległości w metryce, czyli w tej przepisie na mierzenie czasoprzestrzennych interwałów, odległości w tym sektorze przestrzennym są w takiej klasie modeli, są przemnożone przez tak zwany czynnik skali, który jest funkcją czasu i właśnie dzięki temu, tej czasowej zależności, czy temu czynnikowi, który stoi przed przepisem na mierzenie długości w przestrzennych, to, że on ma swoją dynamikę czasową, to interpretujemy właśnie jako rozszerzanie się Wszechświata. W każdym razie chciałbym zwrócić uwagę, że, bo to też chciałbym też uczynić takim wątkiem wiodącym, że w tym wieku kosmologii, który ja nazywam złotym, a to jest wiek XX aż do chwili obecnej, to nie tylko ten postęp intelektualny, który nastąpił, gdy już kosmologia uzyskała status i ten twardy filar teoretyczny, ale również i postęp w dziedzinie techniki instrumentalnej, postęp technologiczny w technikach obserwacyjnych, no on nam wyznaczał możliwości dalszych konfrontacji tych idei teoretycznych z praktyką.
A tutaj problemy były dość spore, za chwilę zobaczymy ilustrację. W każdym razie w latach 70. ubiegłego stulecia jeden z pionierów kosmologii obserwacyjnej, Alan Sandage, definiował, pole, obszar zainteresowań kosmologii obserwacyjnej, sprowadzał go do zmierzenia dwóch wielkości, do tempa ekspansji i tempa spowalniania ekspansji, czyli do pierwszej pochodnej i drugiej pochodnej czynnika skali. Tak z grubsza rzecz biorąc, tu są definicje, są pewne, ten parametr spowolnienia to jest pewna kombinacja, a to słynne H, tempo ekspansji w chwili obecnej, to jest znowu też ta słynna stała Hubble'a, no, która jest właśnie stała tylko dlatego, że odnosi się do obecnej chwili, obecnej wartości pewnego parametru, tempa ekspansji. Z punktu widzenia obserwacyjnego, napotykaliśmy tutaj na trudności, tak jak za chwilę zobaczymy, ale tutaj chciałem wrócić do wspomnianych przeze mnie filarów obserwacyjnych, trzech, które tak w szalonym, szybkim skrócie Państwu zilustruję, do czego doszliśmy w ciągu tego wieku. I tymi filarami, na których opiera się współczesna teoria kosmologiczna, teoria gorącego wielkiego wybuchu, no to do nich należą właśnie obserwacyjna ewidencja, obserwacyjny dowód ekspansji wszechświata, promieniowania reliktowe i jego własności oraz dowody nukleosyntezy pierwotnej. Więc tak pokrótce przebiegnijmy sobie te tematy. Ekspansja wszechświata, jej tempo to jest w chwili obecnej, no to stała Hubble'a. Widzimy z jakimi problemami od zarania dziejów kosmologii współczesnej, żeśmy się borykali. Najpierw zupełnie nierealistyczne wartości na skutek niedokładnych pomiarów i błędnych identyfikacji obiektów, które były kalibratorami odległości. Dopiero w dekadzie ostatniej, czy w ostatnich paru dekadach uzyskaliśmy jakąś rozsądną zbieżność co do wartości tempa ekspansji. Podobnie dopiero niedawno byliśmy w stanie zmierzyć ten drugi parametr, parametr deceleracji, który za chwilę przypomnimy sobie, to była wielka niespodzianka. Dlaczego takie mamy z tym problemy? Dlatego, że aby badać ekspansję wszechświata, musimy mieć dość dobre i dokładne metody pomiaru odległości. No, zawsze z pomiarami odległości w astronomii to nie było tak łatwo, tylko nasze najbliższe sąsiedztwo umożliwia nam te takie najprostsze spektrum możliwości, jak sondowanie radarowe czy pomiar paralaksy heliocentrycznej. W odniesieniu do obiektów dalszych, a w szczególności do obiektów kosmologicznych, no musimy mieć odpowiednią maszynerię, narzędzia, obiekty, które mogą służyć za kalibratory tych odległości. No i w kosmologii na szczęście udało się nam zdefiniować pewną populację obiektów zwanych świecami standardowymi. A więc tutaj jest filozofia taka, że gdy mam żarówkę 100-watową i oddalam ją patrzę na nią na różne odległości, a to co obserwuję to jest strumień promieniowania, czyli jej jasność, jaką odbiera moje oko czy detektor, no to oczywiście ta jasność maleje jak kwadrat odwrotnie proporcjonalnie do kwadratu odległości i w kosmologii to się nazywa odległością światłościową. Innym pomysłem jest uzyskanie linijek standardowych, czyli wystandaryzowanie pewnej klasy obiektów, których rozmiar a priori jest dla nas znany fizycznie. No wtedy patrząc na taki obiekt z różnych odległości widzimy go pod różnymi kątami. No i tutaj też są pewne pomysły, jak takie linijki standardowe znaleźć. Może bliżej nie będę tego omawiał. No i wreszcie w obecnej erze, gdy otwarło się nowe okno na wszechświat, okno fal grawitacyjnych, a w lutym tego roku
zespoły LIGO doniosły o pierwszej laboratoryjnej detekcji takich źródeł, no to klasy obiektów, które właśnie zobaczono, czyli układy podwójne zwartych obiektów, takie jak podwójne czarne dziury czy podwójne gwiazdy neutronowe, no okazuje się, że one mogą służyć też za kalibratory odległości, no też mogą sięgać bardzo daleko, no to jest związane z tym, że taki sygnał grawitacyjny w odróżnieniu do strumienia maleje nie z kwadratem odległości, a odwrotnie proporcjonalnie do odległości, czyli mamy szansę wglądu w ten wszechświat jeszcze dalej. Tak czy inaczej, to dopiero końcówka XX wieku dostarczyła nam dobrze wystandaryzowanych mierników odległości na skalach kosmologicznych i gdy supernowe typu 1A, a istotą tych zjawisk jest układ podwójny, w których jednym ze składników jest biały karzeł, drugim czerwony olbrzym i następuje akrecja na tego białego karła, która jeśli doprowadzi do wzrostu jego masy powyżej masy Chandrasekara, to takiej masy krytycznej, powyżej której już zakaz Pauliego zdegenerowanego gazu elektronów nie jest w stanie przeciwdziałać się sile grawitacji, następuje implozja tego jądra, rozgrzanie i eksplozywne odrzucenie otoczki, występuje supernowa typu 1A. No i tych trzech panów, Perlmutter, Schmidt i Ries, pokazali, w jaki sposób takie supernowe można wykalibrować i jak możemy je i zastosowali je do badania tempa ekspansji. Mając na uwadze ten drugi z tych świętych grali Alana Sandadża, czyli parametr spowalniania, nazwany parametrem spowalniania, bo zwykłe rodzaje materii powinny spowalniać tempo ekspansji wszechświata, tak głosi teoria względności. I ku zaskoczeniu całej społeczności naukowej, no to potraktujmy te wykresy jako takie kartuny ilustrujące, powiedzmy komiksowe ilustracje, ilustrujące no, prace, za które nominalnie dostali ci panowie Nagrodę Nobla. W każdym razie efektem ich badań było sformułowanie wniosku, iż wszechświat zamiast spowalniać, przyspiesza swoją ekspansję. I no, tym czynnikiem, który za to jest odpowiedzialny, no, ponieważ nie mamy zielonego pojęcia dokładnie, jaki jest tego mechanizm, no, to żargonowo nazywamy go ciemną energią, a tak naprawdę okazuje się, że ta stała kosmologiczna, ten dżin wypuszczony z butelki przez Zeldowicza i Weinberga bardzo dobrze się sprawdza w roli czy kandydatury na tą ciemną energię. Tak więc badanie ekspansji wszechświata przyniosło nam wielką zagadkę. Tak więc obecnie mamy taką wizję, jeśli byśmy patrzyli na los wszechświata, na zachowanie się jego czynnika skali, no te trzy klasy standardowe modeli friedmanowskich dla wszechświata płaskiego, otwartego czy zamkniętego, gdyby jego budżet materii przekraczał wartość krytyczną, taki wszechświat po osiągnięciu maksymalnych rozmiarów skolapsowałby do osobliwości, wszechświat otwarty i płaski ekspandowałyby wiecznie, tym niemniej z coraz to wolniejszym tempem, zgodnie z tym, cośmy mówili. Natomiast my już wiemy, że nasz wszechświat najpierw zachowywał się tak podobnie, jak spowalniał swoją ekspansję, a obecnie zaczyna przyspieszać, bo zaczyna dominować ten drugi, ten nieznany składnik, który nazywamy ciemną energią, a którym być może jest stała kosmologiczna. Tak więc ten jeden filar gorącego Big Bangu, ekspansja wszechświata, przyniósł nam zagadkę, dlaczego ona przyspiesza. Drugim filarem jest promieniowanie reliktowe, ściśle związane z tym wcześniejszym wątkiem, mianowicie, że jeśli wszechświat obecnie się rozszerza, no to
puszczając wodze fantazji, ekstrapolując, puszczając ten film do tyłu, dochodzimy do przekonania, że kiedyś musiał mieć gęsty i gorący początek. A skoro tak, no to sformułowano dość wcześnie, w latach 40. przewidywanie, że pierwotny wszechświat powinien być wypełniony wpierw w równowadze między zjonizowaną materią a promieniowaniem, a później, gdy protony i elektrony, czyli cząstki alfa i elektrony no, ze sobą zrekombinowały, tworząc neutralne atomy, to wtedy to promieniowanie się uwolniło i mogło już swobodnie podróżować w przestrzeni. I spodziewano się, że takie reliktowe promieniowanie o widmie ciała doskonale czarnego powinno wypełniać wszechświat. Odkryte też jest historia znana w roku 65 przez no nawet nie dwóch badaczy, tylko pracowników firmy telekomunikacyjnej AT&T, którzy chcieli uruchomić antenę nadawczą i zaobserwowali izotropową nadwyżkę temperatury tej anteny. I to zostało już przez uczonych z Princeton zinterpretowane jako przejaw tego, czego kosmologowie szukali, a nawet wręcz zamierzali szukać, bo zamierzali uruchomić eksperyment dedykowany takim poszukiwaniom. Chociaż za to została przyznana Nagroda Nobla i to bardzo słusznie, bo był to bardzo silny i poważny krok w precyzowaniu modelu wszechświata, jaki znamy obecnie, to zwróćmy uwagę, że taki pomiar to jeszcze nam nie mówił, że jest to ciało doskonale czarne, to był tylko jeden punkt w krzywej widmowej. No i później całe dekady poszukiwań, wpierw kilka lat zajęło, zanim na innej częstości, na innej długości fali zarejestrowano promieniowanie reliktowe. Dopiero w latach 70. No, zobaczono, dostrzeżono w eksperymentach maksimum tego rozkładu. Żmudna droga przez mękę, per aspera ad astra, i uwieńczona takim sukcesem, mianowicie w listopadzie 1989 roku został wystrzelony, dedykowany badaniom promieniowania reliktowego satelita COBE, Cosmic Background Explorer. Jest on z kilku powodów wartym wspomnienia eksperymentem, ale jednym z tych powodów to jest to, że on jest dowodem, że po raz pierwszy szeroko rozumiana społeczność, a w szczególności czynniki finansujące badania naukowe, rząd Stanów Zjednoczonych i Narodowa Fundacja Nauki, uznały kosmologię za na tyle poważną, że godną finansowania, godną zasponsorowania dedykowanego satelity. Więc od tego czasu, można powiedzieć, bardzo szeroko rozumiane gremia zaczynają brać kosmologię, traktować ją poważnie. I faktycznie opłaciło się. Satelita ten miał na swoim pokładzie dwa rodzaje przyrządów. Jednym był absolutny spektrometr autorstwa Johna Mattera, dzięki któremu uzyskano rozkład widmowy promieniowania mikrofalowego. To jest no, często pokazywany, reprodukowany rysunek robiący potężne wrażenie. Krzywa planka przeciągnięta przez punkty obserwacyjne, gdzie słupki błędów tutaj też ledwo widoczne, ale tym niemniej, aby nawet były ledwo widoczne, są nadęte o 50 razy. Tak więc idealne dopasowanie przy pomocy jednego tylko parametru. Wzór Plancka ma jeden swobodny parametr, jest nim temperatura. I to jest najdokładniejsze w historii ludzkości, w historii fizyki widmo ciała doskonale czarnego, jakie znamy. Wszystkie inne obiekty typu tam piec hutniczy, wnętrze gwiazdowe, oczywiście w pewnych tam przybliżeniach mają widma ciała doskonale czarnego. Wnętrza gwiazdowe najprawdopodobniej no, są ciałami doskonale czarnymi, ale tym niemniej widmo, żeby do nas dotarło, przechodzi przez atmosferę, gdzie jest modyfikowane. Tak więc to, co obserwujemy, to już nie jest widmo ciała doskonale czarnego. Jedyne takie w najczystszej, dziewiczej postaci krystalicznej widmo ciała doskonale czarnego to to pochodzące z promieniowania mikrofalowego. No i od tego momentu takie alternatywne teorie do Big Bangu, teorie zmęczonego światła,
i różne podobne no, zostały sfalsyfikowane i zasiliły śmietnik historii. Drugim eksperymentem na pokładzie COBE był eksperyment autorstwa George'a Smoota, polegający na pomiarze, taki eksperyment różnicowy, mierzący różnicę temperatur promieniowania mikrofalowego i to musiał to on zrobić z precyzją, jednej milionowej Kelwina. Mianowicie promieniowanie to jest izotropowe, no, o tym od jego odkrycia to było argumentem, że ma pochodzenie pierwotne. W latach 70. odkryto jego anizotropię na poziomie 0,1%, czyli na poziomie 1 promila anizotropię, czyli mikrokelwiny, taka zdolność rozdzielcza była w latach 70. po kontrastu temperatury, a ta anizotropia dipolowa jest po prostu przejawem ruchu naszej gromady lokalnej w układzie, w którym promieniowanie mikrofalowe jest izotropowe. To spodziewaliśmy się taki efekt widzieć, znaczy kosmologowie się spodziewali w sposób niezależny kierunek tego dipola, jego większość są zgodne też z badaniami ruchów własnych naszej gromady lokalnej. No i wreszcie, żeby zobaczyć coś, na co czekano, czyli na anizotropię rzędu 1/100, które odpowiadają zaczątkom struktury, a więc zalążkom tych zagęszczeń, z których później rozwinęły się galaktyki i ich gromady, te, które znamy z naszego najbliższego sąsiedztwa. No więc tu trzeba było osiągnąć zdolność rozdzielczą w temperaturze sięgającą 18 mikrokelwinów. No i odpowiednią technologię po raz pierwszy opracował George Smoot. To jest mapka już tych anizotropii. Oczywiście to są anizotropie pochodzące z tego po odjęciu tych głównych składowych. To jest to, co zostaje, gdy pozbędziemy się tego dipola. W międzyczasie do chwili obecnej po tym pierwszym sukcesie COBE mieliśmy amerykańskiego satelitę WMAP czy WMAP. On się nazywał oryginalnie MAP od Microwave Anisotropy Probe. Literkę W dodano na cześć Wilkinsona, słynnego badacza promieniowania mikrofalowego, inicjatora tej misji, który w międzyczasie odszedł z tego świata i uczczono go, nazywając jego imieniem ten eksperyment. On działał przez prawie dekadę, od 2001 do 2010 roku, znacznie większa precyzja i zdolność rozdzielcza. W 2009 roku Europejska Agencja Kosmiczna wysłała satelitę Planck, który no, jest uznany, jeśli chodzi o anizotropię temperatury, czyli tylko pomiaru temperatury plus pewnej składowej polaryzacji promieniowania mikrofalowego, on już jest uznany za taki eksperyment ostateczny, to znaczy no, już lepszych wyników niż ten od Plancka w dziedzinie samej anizotropii temperatury nie możemy oczekiwać. Jednym z doniosłych wyników, tych wyników jest cała masa, ale jednym z takich ważniejszych to było już ugruntowanie przekonania, że nasz wszechświat, w którym żyjemy, jest płaskim przestrzennie, że w tym budżecie materii to parametr omega jest równy jedności, czyli wynosi tą wartość krytyczną. Tak więc obecnie mamy bardzo spójny obraz powstawania struktury wielkoskalowej i już jesteśmy w stanie, i to kosmolodzy czynią, wiązać w ogóle pochodzenie tej obserwowanej anizotropii, którą widzimy w mapach promieniowania mikrofalowego, wiązać je z pierwotnymi perturbacjami kwantowymi, zaburzeniami
pola inflatonu produkowanymi w inflacji. Nie mam czasu, żeby szerzej o tym powiedzieć, ale faktycznie te badania przyniosły pewne wyniki, które w zdumiewająco precyzyjny sposób potwierdziły tą koncepcję inflacyjną powstania zaburzeń pierwotnych i potem mamy też narzędzia i metody wyewoluowania już przy użyciu, znaczy nie odwołując się już do w sumie hipotetycznych obiektów jak pole inflatonu, już używając klasyczną fizykę, jesteśmy w stanie prześledzić ewolucję aż do powstania struktury wielkoskalowej na tych małych, najdrobniejszych skalach, którą znamy z obserwacji astronomii pozagalaktycznej, innych galaktyk i ich gromad. Tak więc ten wiek rozwoju kosmologii obserwacyjnej dostarczył nam spójnego obrazu powstawania tej struktury wielkoskalowej. Jakkolwiek Planck jest tym ostatecznym, jak gdyby wyznaczył kres możliwości wejrzenia w anizotropię temperatury, ale jeszcze zostaje nam do zbadania polaryzacja tego promieniowania, a ten aspekt jest związany z bardzo ciekawą historią. Mianowicie promieniowanie reliktowe, gdy popatrzymy na też znany, już wielokrotnie reprodukowany taki obrazeczek ilustrujący historię Wszechświata właśnie od epoki inflacyjnej poprzez epokę bariogenezy, pierwotnej nukleosyntezy, aż do rekombinacji i wysłania promieniowania mikrofalowego. Zgodnie z obecną wiedzą, ten okres trwał około 380 tysięcy lat. Niebagatelny okres czasu, chociaż w porównaniu z 13-14 miliardami lat wieku Wszechświata to jest bardzo krótki okres. Tym niemniej ostatnia informacja elektromagnetyczna, jaką jesteśmy w stanie uzyskać, pochodzi właśnie z tej epoki 380 tysięcy lat życia Wszechświata. Wszystko, co było wcześniej, to ten wcześniejszy rysunek raczej pokazuje nam nasze projekcje intelektualne, nasze wyobrażenia o tym, jak te wcześniejsze epoki wyglądały. Natomiast to, czym dysponujemy w takich twardych faktach obserwacyjnych, to pochodzi z tej ery 380 lat później. Jest tutaj jeden mały wyjątek, mianowicie teoria inflacji zakłada, że oprócz tych zaburzeń, które dały początek galaktykom i ich gromadom, powinny w procesie inflacji być generowane tak zwane pierwotne fale grawitacyjne, które zamanifestować się powinny w odpowiednim wzorcu polaryzacji promieniowania mikrofalowego. Aby to adekwatnie zobaczyć, to musimy jeszcze poprawić o dwa rzędy wielkości dokładność i precyzję pomiaru polaryzacji ponad to, co był w stanie zrobić satelita Planck. Ale gdy to osiągniemy, to już będziemy mieli, może nie bezpośrednią wtedy, gdybyśmy te fale grawitacyjne jakoś detektorami jakimiś zarejestrowali, ale traktując to promieniowanie mikrofalowe jako właśnie detektor, na którym te fale zapiszą swoją obecność, to jeszcze czeka nas porywająca historia podróży aż do początku, prawie do tych pierwszych chwil, do epoki inflacyjnej i do poznania mechanizmu, który ją wywołał. Obecnie właśnie we wrześniu został zaproponowany Europejskiej Agencji Kosmicznej projekt satelity CORE, jak to zgłoszenie powiada, dla ostatecznego wykonania takich ostatecznych map polaryzacji promieniowania mikrofalowego. Również tutaj i nasze zespoły polskie i nasz tutaj z Uniwersytetu Śląskiego jest pośród proponentów tego eksperymentu. Proszę? Tak.
Dziękuję. Ostatnim filarem, do którego chciałem się odnieść, to jest filar związany z nukleosyntezą pierwotną. Pierwej znowu się pojawił jako podróż intelektualna wstecz. No jeśli tam mieliśmy ten gorący wszechświat, no to wodór i hel, bo tak to widzimy z rozpowszechnienia pierwiastków, ale skąd się one wzięły? No więc znowu badacze jak Fowler, Wagoner i Hoyle zaproponowali nukleosyntezę podobną do cyklu PP w gwiazdach, która z, no, może my wiemy już teraz, że proton, neutron nie są w pełni elementarnymi cząstkami, bo mają swoją strukturę kwarkową, ale nazwijmy je elementarnymi dla naszych potrzeb takich inżynierskich, kosmochemicznych, więc z tych elementarnych cząstek pod tytułem neutrony, protony, oni zaproponowali, jakim ciągiem reakcji powinny być tworzone pierwiastki cięższe, a to wszystko na tle stygnącego, rozszerzającego się wszechświata, gdzie też przewidywaniem było, że pewne etapy tych reakcji powinny zastygać, zostawiając zawartości reliktowe lekkich pierwiastków. No, obecnie mamy już dość zaawansowane możliwości kodów numerycznych liczących tą nukleosyntezę pierwotną. W każdym razie przewidywania tej teorii zaczęto testować, odkrywając i mierząc zawartości lekkich izotopów, takich jak Hel-3, deuter i lit-7 w atmosferach gwiazdowych. Jeśli w jakiejś populacji starych gwiazd widzimy takie pierwiastki, a nie tylko w gwiazdach, za chwilę zobaczymy jeszcze też w układach absorpcyjnych kwazarów, mamy możliwość pomiaru. Możemy być pewni, że mają one pochodzenie pierwotne, albowiem są to izotopy nietrwałe i w temperaturach typowych dla wnętrz gwiazdowych uległyby dezintegracji. Więc jeśli są obecne w atmosferach, czyli w tych chłodniejszych warstwach gwiazdy, to muszą mieć pochodzenie pierwotne. W szczególności rozważania na temat nukleosyntezy, czyli porównanie wyników tych kodów numerycznych, czyli przewidywania tych różnych zawartości w zależności od pewnego parametru, którym jest stosunek gęstości, żargonowo to nazywamy barionami, ale to chodzi o zwykłą materię w porównaniu do gęstości promieniowania. No to na bazie takich rozważań, uzgodnienia tych zawartości z tym, co się obserwuje w kosmologii, uzyskujemy między innymi budżet zawartości zwykłej materii. No i też mogą Państwo teraz już się zastanowić na moment, że mamy faktycznie zagadkę, skoro jedne obserwacje pokazują, że całkowity budżet materii i energii w czymkolwiek, tak, we wszechświecie to jeden, gęstość krytyczna, natomiast ta materia, którą znamy, może kontrybuować tylko 4%. Więc co stanowi część pozostałą? Oczywiście to są zagadki na następne stulecie. Oprócz tych obserwacji widm gwiazdowych, no w widmach kwazarów, czyli obiektów, których istotą to są aktywne galaktyki o aktywnych jądrach, które widzimy albo radiowo, albo optycznie jako punktowe źródła i one są widoczne, ponieważ bardzo jasne, więc widoczne z bardzo dużych odległości, jak to mówimy, na dużych przesunięciach ku czerwieni, a po drodze, jeśli między kwazarem a nami mamy jeszcze takie pierwotne obłoki neutralnego wodoru, no to one mogą absorbować część promieniowania i w widmie takiego kwazara produkować cały las linii absorpcyjnych, nazywany czasem też lasem linii Lyman-alfa, ponieważ w jednej z, no w wielu z tych linii czy serii widmowych wodoru absorpcja zachodzi. W każdym razie jest też na podstawie badania widm kwazarów i tych chmur układów absorpcyjnych leżących na drodze do kwazara jesteśmy w stanie dedukować zawartości pierwiastków lekkich. No i to wszystko domyka nam się w jeden piękny, spójny obraz modelu zwanego gorącym Big Bangiem, w którym mamy wytłumaczenie
kosmochemii do etapu pierwiastków lekkich sięgających lit. Kosmochemia związana z ewolucją gwiazd dostarcza nam informacji o tym, jak cięższe pierwiastki z tablicy Mendelejewa powstawały. Pewną ceną, jaką płacimy za te wspaniałe informacje i spójność, to jest właśnie zagadka, na którą już zwracałem uwagę, że 95% zawartości materialnej wszechświata przypada na składniki, co do natury, których my nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czym one są. Co jesteśmy w stanie, nie wspominałem o tym i nie czyniłem rozróżnienia, jesteśmy w stanie rozróżnić, że 25% przypadnie na tak zwaną ciemną materię, gdzie najprawdopodobniej po stronie jeszcze fizyki cząstek leży odpowiedź na to pytanie, co ciemną materię stanowi. Natomiast 70% to jest ta stała kosmologiczna, czy jak to nazywamy żargonowo, ciemna energia. Tak więc wygląda stan kosmologii na dzień dzisiejszy. I na zakończenie chciałbym dokonać takiej refleksji, że oprócz tego, że faktycznie jest to wiek, w którym kosmologia odnosiła sukcesy, odnosi je nadal w domenie obserwacyjnej, to w odkrycie tej przyspieszającej ekspansji wszechświata powoduje, że jeszcze z innego powodu ta epoka, w której żyjemy, jest wyróżniona. No więc po pierwsze, tak się składa i z tej wartości tego budżetu ciemnej energii czy stałej kosmologicznej, to wynika, że jej rola nad zawartością materialną, tą ciemną materią i materią normalną, zaczyna dominować dopiero teraz. To znaczy tak naprawdę ona się zaczęła uwidaczniać na tych supernowych, na tych redshiftach, przesunięciach ku czerwieni rzędu 1,5, takie, do których sięgnęły zespoły Risa, Schmidta i Perlmuttera. No więc to stosunkowo niedawno w skali całego życia Wszechświata, więc dopiero teraz ona zaczyna dynamicznie dominować. W odległej przeszłości już zdominuje totalnie dynamikę ekspansji. A za chwilę się zastanowimy nad konsekwencjami tego. Gdyby była o dwa rzędy wielkości więcej, nie mielibyśmy szansy też na formację tych pierwszych, na powstawanie, uformowanie się tych pierwszych galaktyk. No więc znowu z filozoficznego punktu widzenia, to na pewno skierowuje nasze myślenie na te pewne argumenty antropiczne, czy jest to przypadkowo. Na pewno post factum jest to nieprzypadkowe, bo gdybyśmy żyli we wszechświecie o takich proporcjach ciemnej materii czy stałej kosmologicznej, nie moglibyśmy istnieć w takiej formie, w jakiej istniejemy. Tak? Więc jest to ewidentnie epoka wyróżniona. Epoka, w której wiemy, że Wszechświat przyspiesza swoją ekspansję, tak więc za bardzo odległej przyszłości, ale powiedzmy za 100 miliardów lat, wydaje nam się to bardzo, bardzo odległe science fiction, ale zwróćmy uwagę, że rzędu 100 milionów lat to 100 miliardów, 10 do 100 miliardów lat to jest czas życia gwiazd na ciągu głównym, czyli gwiazd takich małomasywnych gwiazd podobnych do Słońca. Wtedy ekspansja będzie napędzana przez stałą kosmologiczną, będzie to odpowiadała takiemu modelowi de Sittera, eksponencjalna ekspansja i wszystko, większość galaktyk, które my obecnie widzimy, będzie niewidoczna. Ona wyjdzie, jak to my mówimy, poza horyzont de Sittera, zniknie za tym horyzontem. Tak więc zastanówmy się troszkę tak w duchu właśnie takich też science fiction, że gdyby za te 100 miliardów lat istniał inteligentny obserwator, kosmolog starający się zrozumieć Wszechświat, to po pierwsze nie miałby obserwowalnych dowodów ekspansji Wszechświata, bo nie widziałby tych galaktyk, które miałyby się oddalać.
My wiemy, że w tej ekspansji hablowskiej uczestniczą struktury większe od gromad galaktyk. Gromady galaktyk są związane grawitacyjnie, co oznacza, że odprzęgły się od tej uniwersalnej ekspansji, ale jako takie odprzęgnięte będą dążyły i dążą do kolapsu na siebie. No my wiemy, że galaktyka Andromedy zbliża się do naszej, no i w mniej odległej przyszłości niż ta tu rozważana, one się zleją ze sobą, zderzą i z naszych dwóch spiralnych galaktyk powstanie galaktyka eliptyczna. Tak nam powiadają scenariusze formowania struktury, że tak tworzą się galaktyki eliptyczne. Tak więc obserwator w takim wszechświecie będzie znowu utożsamiał cały wszechświat ze swoją własną galaktyką. Znowu nastąpi taki powrót do wszechświata wyspowego, do tego, w jakim wychował się Einstein, jaki Herschelowie wytworzyli wszechświat jako galaktyka, no ale to już będzie dość precyzyjnie, no nie będzie nic innego do zobaczenia. Pierwszy dowód, pierwszy filar kosmologii odejdzie w niebyt. Może filar teoretyczny mógłby być pomocny, że załóżmy ci obserwatorzy, też zdarzy się tam Einstein, który sformułuje teorię względności, przetestuje ją lokalnie na układach planetarnych, na podwójnych pulsarach. No dobrze, ale ekspandujący wszechświat jest rozwiązaniem wynikającym z OTW, ale opartym na jednorodności i izotropii. I wówczas będzie brak podstaw do takiego, empirycznych podstaw do przyjęcia takiego założenia. To, co będzie obserwator widział, to jedyny wszechświat wyspowy, ewidentnie anizotropowa sytuacja, skupisko i pustka na zewnątrz. A tak notabene taki wszechświat wyspowy jest jak najbardziej dopuszczalnym rozwiązaniem przez teorię względności. No więc może promieniowanie mikrofalowe tła. No tu będziemy mieli też problem, bo w tej przyszłości za 100 miliardów lat maksimum promieniowania od mikrofal przesunie się w fale radiowe, to już będą megaherce, ale co jeszcze ważniejsze, natężenie tego promieniowania spadnie o 12 rzędów wielkości. No, a priori mogłoby to być obserwowalne z olbrzymią trudnością, ale gdybyśmy jeszcze poczekali dłużej w czasie, aż ta częstość promieniowania mikrofalowego zejdzie do kiloherców, okazałoby się, że promieniowanie mikrofalowe w ogóle nie przeniknie galaktyki, gdyż jego częstość stanie się mniejsza od częstości plazmowej w galaktyce, więc w ogóle szansa dostrzeżenia reliktu gorącego wszechświata również odejdzie w niebyt. Czy może nukleosynteza i zawartości pierwiastków mogłyby być tutaj jakimś przewodnikiem? No również szanse wyglądają tutaj słabo, mianowicie obecnie w porównaniu z tym zawartością wodór versus hel 76-24% po nukleosyntezie pierwotnej, obecny stopień przeprocesowania, przerobienia tych pierwiastków w gwiazdach no, daje nam dość zbliżone zawartości, 70 versus 28, 2% jeszcze cięższych tak zwanych metali, ale po 3 bilionach lat no, będziemy mieli taką właśnie ciężką przyszłość, to znaczy większość zdominuje hel z 20% wkładem wodoru i znacznie większym wkładem pierwiastków cięższych. Z samego takiego obrazu trudno byłoby się domyśleć, że początek był związany z gorącym Big Bangiem i z jego nukleosyntezą. No i również pytanie, a być może linie absorpcyjne w kwazarach, no też nie ma tutaj na to szansy, bo nie będzie widać kwazarów, one wszystkie odleglejsze obiekty wyjadą poza horyzont, więc będzie brak empirycznych dowodów na nukleosyntezę pierwotną. Tak więc niech mi wolno będzie zakończyć moje wystąpienie właśnie tym podsumowaniem, że żyjemy w bardzo wyróżnionym momencie czasu,
wyróżnionym przez ten fakt, że empirycznie możemy o nim stwierdzić, że jest on wyróżniony, że w tych epokach, bardzo ekstrapolując w przyszłość, nie mielibyśmy takich możliwości poznawczych, jakie mamy obecnie. No a mamy je też dzięki rozwojowi technologii też dość potężne, bo uzyskaliśmy możliwość badania natury w skalach dotychczas niewyobrażalnych, od skali kosmicznych do skali mikro. Dziękuję bardzo.